Wychodzę sobie, spaceruję, patrzę, ktoś ma złote kolczyki, ktoś ma złoty pierścionek, ktoś ma nawet złote zęby. Jedyne, co ja mam ze złotego w Warszawie, to są złote tarasy. Jak dobrze, że dzisiaj tu jest premiera filmu Chłopi. Chodźcie razem ze mną, zobaczymy gwiazd, którzy przyszli na premiery i poznamy ich. Ja jestem Billy. Cześć. Czym ty się w ogóle zajmujesz i dlaczego jesteś gwiazdą? Ale pytanie, czym ja się zajmuję? No to jest dobre pytanie nawet dla mnie, bo ja zajmuję się różnymi rzeczami. Jestem aktorką, jestem też wokalistką, prowadzę też bardzo prężnie Instagrama, więc w przestrzeni internetowej również się pojawiam. Niedługo będę jurorem w Mam Talent, a dzisiaj jest premiera filmu Chłopi, którzy są polskim kandydatem do Oscara, w którym zagrałam, ale też zaśpiewałam piosenkę. No, także tak krótko o mnie. Słuchajcie, a jak ja mam tylko jeden program nagrany, który jeszcze nawet w telewizji nie leciał, to ja już mogę iść na czerwony dywan? Czy jest się za wcześnie trochę? Boże, czekaj, daj, ja się zbiorę. Ja muszę polskie słowo pozbierać tam w głowie do kupy. Widzę, że tutaj z tobą gadają, znaczy jesteś gwiazdą. Jestem człowiekiem, nie gwiazdą. Brałam udział w ostatniej edycji Top Model. Też mamy taki program w Ukrainie. Tak? I słuchaj, u nas taki program polega na hajpie, w kłótniach między uczestnikami i tak dalej. Jak to jest w Polsce? Tak samo. Też w naszym programie miały miejsca różnego rodzaju kłótnie, sprzeczki. A biłaś się z kimś? A, nie. A wy się bijecie? No, ja nie. Ja nie. Ale ta... biją się. A nie, no to my się nie bijemy. U nas nie ma przemocy, nikt się nie bije. Nawet nie biliśmy się tak... Nie biliśmy się w ogóle. Nawet to nie jest tak, że wycięli bicie się, tylko nie biliśmy się w ogóle. Ja byłam w ogóle pierwszą modelką plus size w domu modelek. Mega, a jestem pierwszy Ukrainiec, który tutaj coś rozmawia z gwiazdami. Wy tam jesteście cały czas pod kamerami, 24/7. Jak to jest właśnie, że ty normalnie nie możesz, przepraszam, ani podłubać w nosie, ani nic, bo ciebie cały czas nagrywają? No to nie dłubiesz w nosie. O, jak fajnie pani do mnie biegnie na wywiad. Na zdjęcie. A. Jezu, jak na Marszałkowskiej. Tak się uśmiechasz, niby chcesz wywiad ze mną zrobić. Co? Nie, 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 dzięki. Oj, i nie trzeba. Cześć. Hej, Powska, miło mi. Magda. Billy, tutaj mi szepnął ktoś na łóżko, że jesteś gwiazdą. Jestem wokalistką i twórczynią piosenek, a nie wiem, czy jestem gwiazdą. Ja już słyszę, to ja mam takie wyczucia, nie? Jak jest gwiazda, to jest tak, ja aż tak, a jak nie gwiazda, to nie. Jak było na filmie? Był to piękny film, jakoś bardzo to dobrze przeżyłam. A tobie się podobał? Mnie nie zapraszali. Jak to? No właśnie, jak to? Masz bardzo taki śpiewoczy głos? Brzmi to dobrze, dziękuję. A dawaj tak, jakiś taki malutki coś, żebym tak, wiesz... Nie zatrzymasz mnie, bo pod nogami mi się ziemia pali. Ty masz koncerty jakieś? Mam, zapraszam. To będzie takie bezpłatne? Mhm. Ja bardzo lubię bezpłatne koncerty, najbardziej. Ale płatne koncerty też są fajne, bo wtedy twórcy są bardzo zadowoleni. Jak zacznę zarabiać, będę na wszystkie twoje płatne chodził. Obiecujesz? Ja obiecuję. Dobrze, no następny jest w marcu. Życzę, żebyś zaczął dobrze zarabiać do tego czasu. On jest gwiazdą? Bo my szukamy tutaj gwiazd. To tyle jest gwiazda. Choreografka tego filmu. Ale znalazłem. Dzień dobry. Nazywam się Daniela Komendera. Jestem choreografem w filmie Chłopi. Jesteś taka, że tak powiem, łagodna na tych treningach. Czy bardziej...
pracować. Ja jestem łagodna. Nie wiem co. Nie wiem co odpowiedzą na to aktorzy. Ja bardzo marzyłem kiedyś tańczyć, ale ja nie wiem, czy ja się nadaję na to. Jak to sprawdzić w ogóle? Zapraszam na warsztaty. Prowadzę w ten weekend. Ale na warsztaty przecież trzeba już umieć. Taneczne. Nie, nic nie trzeba umieć. Jakie pierogi, proszę pana? Ja już tam nie pracuję od wczoraj. Co 19 zł za kilogram? Nie. Proszę pana, już nie pracuję na pierogach. Nie. Do widzenia. Feministyczne kino rządzi. Dobrze. Pan mnie jeszcze nie zna, no to bardzo przykro. Jest fajna okazja, żeby poznać. Myślę, że tak, no to miło mi. Możemy po imieniu, tak? Jakie filmy na przykład warto obejrzeć z tobą, żeby dokładnie poznać ciebie jak aktorkę? No trzeba zacząć od początku, czyli trzeba zacząć od Dziewcząt z Nowolipek. A potem Rajska Jabłoń, najpierw jeszcze obejrzeć Głód Serca, Karierę Kosiadyzmy, obejrzeć Kogel Mogel 1, Gali Matias, można obejrzeć Przyjaciółki, można obejrzeć Magdę N. Nie wiem, czy to starczy życia na to, żeby... No, to trochę już wiesz coś. Co ja bym chciała, żeby zobaczyli, żeby mnie poznali, to ja bym najbardziej chciała zaprosić do teatru, bo ja przede wszystkim pracuję w teatrze. Natomiast jeśli ktoś chciałby się trochę zabawić i poprawić sobie humor, to bym go odesłała do rodzinki.pl. W Polsce to był bardzo popularny serial, taki właśnie komediowy, poprawiający humor i no, cieszył się dużą popularnością. Jeden z aktorów, który też gra w Chłopak, który zresztą tutaj gra mojego syna, Maciek Musiał, też gra w rodzince.pl i tam też gra mojego syna. Tak się złożyło. Ile jest w Polsce takich podobnych rodzin, jaka istnieje w rodzince.pl? No nie wiem, bo nie jestem socjologiem. Myślę, że sporo jest podobnych rodzin. Ten serial, on się różnił tym, że był bardziej taki niegrzeczny, że nie był taki poprawny. No, że jest taki po prostu bliżej takiego prawdziwego życia, a nie takiego, jakbyśmy chcieli, żeby było takie gładkie, uładzone i grzeczne. No nie jesteśmy tacy. No ty mnie jednak oszukałeś, no. No jesteś gwiazdą. Nie jestem gwiazdą. To jest gwiazda. Nie, ja już jestem gwiazdą. Mój Boże. Pracuję jako modelka i pracowałam całe życie. I TikToka, którego prowadzę, jest właśnie o modelingu. Mówię jako modelka i z branży osoby, jak się do tego przygotować. Ja zostałam na ulicy zaczepiona. Czy ja się nadaję na modeling w ogóle? Jak twój wzrost, kochanie? Nie ma. Dobra, zrobimy tak. Ty staniesz na palcach, a ja się zniżę. 3, 4. Top model, mamy tutaj top model i gwiazdę. Jeżeli chcecie się nauczyć, chcecie swoją karierę poprowadzić profesjonalnie, to zapraszam na mój TikTok. Paris Maziarska, Pariska. Zapraszamy. Zapraszamy, thank you. Ale powiedz mi, ten rudy chłopak nie jest gwiazdą? On jest gwiazdą TikToka, tak. No właśnie, gdzie on jest? Ja go teraz znajdę, ano chodź. Takie to było, tak to się skończyło, ale ja na pewno już wiem, że my się zobaczymy z wami w następnym odcinku. No a ja muszę już lecieć, bo autobus nocny czekać nie będzie, a na taksówkę jeszcze nie zarobiłem. Całuję mocno, pa!